Wydawałoby się, że rozmów o Śląsku było już dużo, może nawet za dużo. Rzecz w tym, że ten region bez przerw zmienia się gospodarczo, społecznie i mentalnie. Obrazki z filmów Kazimierza Kuca, wiersze Gałczyńskiego mają się nijak do tego, co obserwujemy dziś wokół. Postanowiliśmy się przyjrzeć tym zmianom, spojrzeć na dziedziny, dzięki którym Śląsk przez lata istniał w powszechnej świadomości, sferą, które jeszcze do niedawna budowały specyfikę regionu. Nie będziemy mówić o górnikach i ich znojnym trudzie. Zapraszamy do spotkania z ludźmi, którzy mają sporo do powiedzenia, których droga życiowa i zawodowa splotła się z losami tej ziemi. Dzisiaj moim gościem jest kolega Piotr Latusek. Katowiczanin, programista, rowerzysta, inicjator zestawu projektów złożonych do budżetu obywatelskiego w Katowicach, projektów rowerowych. Ile tych projektów w tym roku złożyliście? Złożyliśmy 25 projektów łącznie jako grupa. Każdy z tych projektów był rowerowy. Założenie było takie, że złożymy po jednym projekcie w każdej dzielnicy i jeden projekt ogólnomiejski. No, mieliśmy też jakieś tam dwa zapasowe projekty. Pytam, mówię o tym, ile projektów złożyliście, czyli w domyśle, ja już wiem, że była to grupa. Ile ta grupa zorganizowana, grupa projektowa liczyła? Jaki miała charakter? Znaczy, no, pracę zaczęliśmy już gdzieś tam w październiku i najpierw ta grupka była mniejsza, natomiast docelowo... Ubiegłego roku w październiku. W październiku, tak. Ubiegłego roku wnioski się składało gdzieś tam do początku maja. I ta grupa w miarę upływu czasu się powiększała, więc ostatecznie gdzieś tak do 10 osób współpracowało przy tych wnioskach. Część osób pisało, część opiniowało tylko wnioski, ale to ciągle była bardzo pomocna jakby praca wykonana przez te osoby. Czyli przygotowywaliście je prawie przez pół roku? Tak, można tak powiedzieć. No, zaczynało się od pomysłu, wiadomo. Trzeba najpierw było zastanowić się, co w każdej dzielnicy jest najważniejsze dla rowerzystów. Często mieliśmy kilka pomysłów, więc musieliśmy najpierw omówić kwestię, który z tych pomysłów będziemy chcieli zgłosić w budżecie, sprawdzić, co jest wstępnie możliwe do zgłoszenia w budżecie obywatelskim. No i później była dopiero praca nad wnioskiem. W zasadzie to było takie kilka etapów. Projekty rowerowe w budżecie obywatelskim to trochę nietypowe zjawisko. Co Was zainspirowało, żeby wybrać tą drogę zasadniczo? Za infrastrukturę rowerową, a szerzej nawet za politykę rowerową odpowiada miasto. Mam tutaj wspaniały dokument, strategia polityka rowerowa miasta Katowice z 2014 roku, warto to jeszcze zauważyć. Tymczasem wy w 2020 występujecie z 20-kilkoma projektami, jak gdyby zupełnie z boku. Dlaczego? To znaczy, miasto w rowery inwestuje wcale nie od takiego tak dawna, więc i nacisk na te rowery nie jest wcale, i zainteresowanie też nie jest wcale od takiego dawna, więc zawsze jest coś do zrobienia i ciągle jest coś do zrobienia i pewnie jeszcze będzie przez wiele lat. Natomiast jeśli chodzi o sam budżet obywatelski, były projekty rowerowe wcześniej w budżecie obywatelskim i to nie jeden. Natomiast no, najczęściej to były projekty na stację roweru miejskiego i jest to dosyć łatwe do wytłumaczenia, bo sam też taki kiedyś składałem wniosek. To jest po prostu wniosek łatwiejszy do napisania. Taki wniosek każdy wnioskodawca musi sam opracować, posprawdzać dużo rzeczy, więc no, stacja rowerowa jest stosunkowo łatwa, sprawdza się jedną działkę i takie wnioski były. Natomiast innych projektów poza stacjami rowerowymi raczej były pojedyncze i to była ta luka, którą chcieliśmy wypełnić. Powiedziałeś, że grupa liczyła 10 osób. Ta grupa ma nazwę, ma stronę internetową i ma nawet logo. Tak, nazwaliśmy się Bez koła nie jadę, to też nazwa powstała w trakcie pracy nad tymi projektami. Stronę pomyśleliśmy, że warto taką stronę stworzyć, zwłaszcza jak będziemy mieli więcej projektów, żeby chociażby informować o tym, jakie inne nasze projekty są dostępne w innych dzielnicach. Także jak ktoś wejdzie na projekt w swojej dzielnicy Nasz Rowerowy, tam przy każdym z tych projektów był adres tej strony internetowej podany. Można było sobie wejść i zobaczyć, co jeszcze złożyliśmy i być może też ktoś po prostu, no załóżmy, nie był z tej dzielnicy lub zna kogoś z innej dzielnicy i po prostu na tej zasadzie. Czy mógłbyś tak krótko przedstawić może jeden, dwa, czy kluczowe projekty z tych, które
przygotowaliście i złożyliście? To znaczy, było parę takich projektów, które na pewno wywołały duże emocje. Tak, i to wśród zarówno mieszkańców potencjalnie głosujących na te projekty i w, zarówno, i w Urzędzie Miasta. No i takim projektem na pewno właściwie to były dwa projekty takie bliźniacze na Koszutce i w Śródmieściu na pasy rowerowe na ulicy Sokolskiej. No to były dwa projekty ze względu na to, że ta ulica przebiega przez dwie dzielnice, więc podzieliliśmy to. Pozwól, że może dopowiem, bo nie wszyscy mogą mieć orientację, że ulica Sokolska to jest taka oś komunikacyjna miasta biegnąca od dzielnic północnych do samego centrum, kończy się na Placu Wolności. Bardzo ulica, kiedyś bardzo ruchliwa, w tej chwili trochę mniej. Zresztą centrum miasta jest powoli, Śródmieście jest powoli wyłączane z ruchu samochodowego. Mamy już tam w wielu miejscach strefie 30. I chcieliście poprowadzić komunikację, pewną trakcję rowerową ulicą Sokolską. Dlaczego? Tak, no w Śródmieściu generalnie miasto ma plan budowy infrastruktury rowerowej, połączenia centrum z dzielnicami. Mhm. Przy czym centrum jest tutaj rozumiane jako bardzo szeroko, gdzieś tam te drogi rowerowe, przynajmniej w planach, są doprowadzane mniej więcej do początku strefy tempo 30 lub gdzieś tam na opłotki Śródmieścia w zasadzie, a później w centrum miasta w zasadzie nawet planów jakichś specjalnie Urząd Miasta nie ma na duże inwestycje. I my zauważamy takie braki właśnie w tej kwestii. Chcielibyśmy to uzupełnić. No, ktoś może dojechać z dzielnicy swojej fajną ścieżką rowerową zrobioną przez miasto, no, ale później musi też w samym Śródmieściu być w stanie bezpiecznie dojechać, zwłaszcza, że w Śródmieście no, miasto dąży do tego, żeby ograniczyć ruch tutaj, ale to jeszcze się nie stało. No i takie inwestycje mogą w tym pomóc. Ostatecznie udało się wprowadzić to pod głosowanie pasy rowerowe na Sokolskiej na odcinku Koszutki. Na odcinku do Śródmieścia, czyli ten drugi ciąg, wasze odwołanie nie zostało przyjęte. Będziemy walczyli w przyszłym roku, rozumiem. Tak, no nie odpuszczamy, nie zgadzamy się ciągle z tą decyzją, chociaż oczywiście no, nie było dalszej drogi jakiejś w tej chwili w budżecie obywatelskim, żeby to dalej próbować jakoś tam wnioskować o to. Natomiast no, początkowo odrzucone były rzeczywiście oba te projekty. Tak zresztą jak i 4 czy 5 innych naszych projektów. Myśmy się odwoływali łącznie od 7 naszych projektów. 6 przywrócono ze względu na nasze argumenty. Jakby zostały te argumenty uznane przez Urząd Miasta. Między innymi właśnie ten projekt na Koszutce na szczęście. Niestety tego projektu w Śródmieściu nie przywrócono. Czyli ostatecznie do głosowania trafiły pasy rowerowe od ulicy Chorzowskiej do Misjonarzy Oblatów. Jakie były wyniki głosowania na projekty rowerowe w budżecie obywatelskim? I jak oceniasz wynik tego, o czym świadczy ten wynik? No, złożyliśmy, tak jak mówiłem, 25 projektów rowerowych, ale na różnych etapach tam gdzieś jest jeszcze też weryfikacja merytoryczna, jest też możliwość wycofywania swoich projektów. Tak jak mówiłem, mieliśmy też zapasowe projekty, więc część wycofaliśmy celowo. Także ostatecznie w głosowaniu brało udział 19 naszych projektów. No i z tych 19 projektów w zasadzie 10 przeszło, można powiedzieć. W zasadzie w jednej dzielnicy mieliśmy taką sytuację, gdzie zgładaliśmy projekt na stację rowerową i dwie inne osoby zrobiły coś podobnego, więc no, zależało nam głównie na tej stacji, nie na tym, żeby to było jakieś nasze, nie wiem, uznanie dla nas, więc wycofaliśmy nasz projekt i ten projekt innego wnioskodawcy przeszedł, także uznajemy to też jako sukces, no bo generalnie o to walczyliśmy. Czyli ostatecznie projekty rowerowe wygrały w jakiej liczbie? 10 projektów na 19 przeszło w dzielnicach, no także jest bardzo dużo. To jest strategiczny sukces. Myślę, że zwłaszcza warto zauważyć, że w tym roku budżet obywatelski już po momencie, kiedy składało się wnioski, po terminie składania wniosków, został dość sporo obcięty ze względu na pandemię. Miasto musiało szukać oszczędności i obcięło ten budżet. My nie byliśmy w stanie już dostosować nic w tych naszych wnioskach, także one były przewidywane na jakąś tam pulę pieniędzy w dzielnicach, więc najczęściej próbowaliśmy napisać takie projekty, które też no, nie będą jakoś tam przytłaczały danej dzielnicy, że zabiorą powiedzmy 50-60% puli danej dzielnicy, tylko mniej. Tak, żeby miały też szanse i żeby były, powiedzmy, dać szansę też innym projektom w dzielnicy. No, po obcięciu tej puli jakby te projekty, część projektów po prostu no, przekroczyła tam jakieś
limity. Nawet mieliśmy taki projekt, który zajął drugie miejsce w dzielnicy i jakby nie przeszedł. Ze względu na te obcięte pule po prostu. Nie było pieniędzy wystarczająco dużo, żeby wszystkie projekty mogły być realizowane. Ktoś powiedział, że miasto staje się rowerowym wtedy, kiedy do pracy w różnych sprawach codziennych dojeżdżają na rowerze sekretarki i sprzedawczynie w wieku 40+. Chyba to jest właśnie ten kierunek. Nie chodzi o to, żeby tylko młodzieńcy wysportowani w wieku kilkunastu czy 20 lat poruszali się rowerowo. Tak, no podstawą jest to, żeby traktować rower jako środek transportu, a nie jakąś tam rekreację, bo oczywiście do rekreacji to też jest świetny sposób na rekreację, natomiast no w mieście trzeba myśleć o tym, żeby po prostu rozwiązać sprawy, sytuacje i problemy komunikacyjne. To rower ma same zalety.